О, шапка! Е, ну цораз лепей, цораз лепей. Може би подплинув до нього якось. Цо? Добра! Dobra, teraz będę musiał go wciągnąć jakoś. Czekaj, dole, dzięki. Także, moi drodzy, nie wiem czy kojarzycie, ale był taki pewien film, taki pewien znany reżyser, bardzo ceniony w pewnym środowisku. Nagrał pewien film o dwóch paniach i jednym kubku. Natomiast dzisiejszego dnia widzicie two men's, one screw. Czyli innymi słowy jedziemy na Mietków, by walczyć z regulacją gaźnika w silniku Yamaha 8B677, jak dobrze pamiętam model. Zobaczymy, czy będziemy wiosłowali, czy będziemy bardziej pływali. Będę musiał ten film udostępnić na Facebooku u siebie. O tych dwóch kobietach? O dwóch mężczyznach i śrubokręcie. A, i śrubce. A, właśnie. Bo możemy nazwać ten odcinek Two Men's One Screw albo Two Men's One Screwdriver. A. Jeszcze czekaj, jeszcze dzisiaj drugą znajdziemy. Pod wodą, kurde. No jest tam taka jedna śruba pod wodą, ale ona może pomagać w napędzaniu. I ją chyba się nie reguluje, ale to się jeszcze okaże. Chyba rączkami nie łapie z tego co. No jak ja wczoraj merdałem łapami w tej berce, to nie było zbyt inteligentne przy włączonym silniku. A no. Już nie mówię o tym wężu, szlapie tam był. Jeszcze mu gazowałem. Dobra, moi drodzy, zobaczymy. Miałem kilka prób naprawy tego, regulacji tego. Jak to nie wypali, to kupię nowy gaźnik, który pewnie rozbiorę na części, wyczyszczę. Ale musisz powiedzieć, że wczoraj poczyniliśmy progres lekki. Nie piliśmy alkoholu? Nie, no coś się poprawiło na beczce. No chodzi, nawet się w zasadzie rozgrzał, coś tam mi chodził, ale mówię, no zobaczymy co będzie z tym silnikiem, jak się rozgrzeje, bo on wtedy zaczyna łapać lipę. Wiem co mogłem wziąć, chociaż to raczej jest pewne, że jego zalewa paliwo. Chciałem powiedzieć, że mogłem wziąć klucz do świec, ale chociaż te świece ja tak dokręcałem, że teraz mogę je spokojnie Letermanem odkręcić, jeżeli byłaby taka potrzeba. Dobra, moi drodzy, widzimy się na Mietkowie, na zbiorniku koło Wrocławia, żeby później nie było w kalendarzach, gdzie od zawsze chyba wolno pływać na silnikach spalinowych, gdzie jest marina i wszelkiego innej maści ten, bo dużo osób właśnie się dziwiło, że o, zbiornik zaporowy, wolno pływać. Ale tak samo w Pilichowicach jest w zasadzie, też macie zbiornik zaporowy, też można pływać. Nie wiem, skąd się wzięło, że niby nie wolno na zbiornikach zaporowych pływać. Jeżeli są zbiorniki retencyjne wody pitnej, no to wtedy, dlatego jest taki martwy przepis trochę na supie, który w zasadzie zmienili już, ale nadal nie może na spalinowy, bo wprowadzili nic nawet ciszy. Dobra, widzimy się na Mietkowie. Piona. Trzymaj, całkiem dobry, suszony. Chyba nie okoń. Okoń? Nie okoń, no. Okoń czerwony masz od spodu. No. Jakbyś był głodny, to ja go tu zostawię, będzie najwyżej później sobie... Pawęż? Nie, pawęż jest na stałe. Wiosła, mogą nam się przydać. Mogą się przydać, no. Pompka. Pompka na razie się nie przyda. To trzeba zaraz założyć. No i co, rozwijamy go. Teraz pokażę ci moją zarąbistą redukcję. Żeby ta bateria jeszcze dzisiaj wytrzymała. Już tyle razy ją mam wymienić, tak zawsze jest ostatni raz jeszcze. Ostatni raz ją wymienię. Bo tu są te zawory bostońskie, to się chyba nazywa. I one muszą mieć duże ciśnienie, żeby je odblokować. Ale ja zrobiłem myk, że wciskam go, blokuję jak do spuszczania, podpinam to, 90% pompuję sobie za pomocą właśnie Ryobi, a 10% nogą, tylko na twardość dopompowuję. A już idzie bateria powoli, słyszę. A chłopie, nie męczę się.
Ja bym mógł to nogą pompować. Co ty, niepoważny? Nie no dobra, nie mógłbym. Trochę tego kurwa jest. To jest ponad 3 metrowy ponton. Zresztą patrz jak to szybko idzie. Jak twardnieje. Już się robi twardy, widzisz? Spoko, to się nie nagrywa wcale. Nagrywa się? A nie? Nie. Jak, wyłączona jest? Co? A. Two men, one screw. Ja idę się wykąpać za ten czas. Zawór zamykamy i resztę dopompowuję nożnie. To jest około 10-15 dmuchnięć nożnie teraz. Zobaczcie ile ruchów trzeba, żeby dopompować to co my zrobiliśmy. Ta pompka daje radę, mimo że tylko kurczę baterię mam rozładowaną z jedną czy dwoma kreskami. Jak małpa, ręcznie. Nożnie. Jeszcze ze 3 ruchy. I to nie jest jakaś wybitna pompka, ona była w zestawie. Starczy. Mówię, pompką fajnie się robi ciśnienie, ona nie wytworzy takiego, żeby napompować go. Ale dopompowanie go już pod tą granicę górą to jest dosłownie kilka ruchów, 10, 5, zależy jak tam. Potrzymaj mnie piwo. No, chwila, moment. Jeszcze paweczka. Ale gwizdło. Pompka gwizda, tylko Maruś! Nie pompuje coś. Jeszcze ze 3. I okej. Nie ma sensu przyginać. Pływać potrafimy. Właśnie pytałem przed chwilą Marka, czy potrafi pływać, bo oczywiście kapoki u nas są. Są, na tym poprzestańmy. No i dobra, będziemy wodować zaraz. Yamaha! Yamaha! No, teraz mogłoby zacząć padać jeszcze. Zawsze tak jest, jak idę na łódkę, na ponton. Stanę sobie, tak? Ja go uniosę. On waży 3 dychy, więc to nie jest jakaś tam technologia NASA, nie? Tylko teraz na głębszą. Ja sobie go wypcham. Przód się zasał z przodu, żebyś... Przód wrzucał z przodu. Kurwa, myśli kreatora. Ty, kurde, najgorsze jest to, że ja mam pozwolenie na broń w tym... w portfelu i nie chciałbym, żeby mi się zmoczyło, bo to jest papier zwykły. Ja. Sprawdzimy nasz licznik godzin, motogodzin i obrotomierz. Ta. Nie, on ma jedną motogodzinę niby przepracowaną. 10 minut, no bo wczoraj go tam przez chwilę podpiąłem tylko, nie? Musiałem wziąć obroty. O, moje obroty śrubą teraz jak kręcę. Two men, one screw. To zaraz poukładam, popodpinam. Jak to było? Sanie? Spróbuj od razu. Ty. Na razie wolne obroty chodzą.
jak tam? Teraz płynie na takich wolnych obrotach. 6000 obroty. Około 6000 i trzyma się. 3200-700 wisz. Ale jest zimny na razie. Woda ciepła. Dajesz na banie? Co? Na banie? Nie odbije się. Ja cię odbiję. No, jestem w stanie zwolnić mocno i chodzi. Na razie. Zobaczymy później. Się znudziło. Wolne pływanie. Po 10. Nie no, zniesie nas, skoro dotamy, kurwa. To co, odpalamy, od strzała pójdzie. Tylko nie na biegu. No i co, ssanie? Bez ssania. Ty, Marek. Nie gadaj. Widzisz, jest już ten efekt. Czyli na ciepłym, zagrzał się. I teraz znowu ssanie, dwa ruchy. O, jeden poszło. No dobra, może na jednym. Ale zalewa go, patrz. Nie mogę dodać gazu, bo zgaśnie. Wiem o tym. Zalało. Kurwa! Środek, kurwa! Mietkowa. Fala fajna. Ty, tak jesteśmy słabo ustawieni, że to będzie się tulało. Aj, nie chcę odpalić, skurczysty. Polecia, nie widzę, jak ładna pani. Obrotów, 700, 600, 700, walczymy o obroty. Kurde, jak mu to daje, to gaśnie. Dobrze, że to nie odra. Nie przeprawa promowa w Świnoujściu. No pa. No wyobraź, że teraz prom będzie przepływał, a ty sobie tak stoisz. Panie z promu, poczekaj, pan zaraz odpalę. Pizdąc się nie pizdę. No strąbić na pewno i policję zawoła. Wodną policję. Ostatnio było, że w Świnoujściu koleś w nocy bez oświetlenia na wiosłach płynął, wymusił na promach, jeszcze był na fez. Można się bawić? Ciągle mi spada. Tak naprawdę tutaj jest niby start, ale ja sobie przestawiłem rączkę i ja czuję ten moment. O, tutaj jest ten moment dla odpalenia na start. Zresztą to widać, żeby nie było, że go źle odpalam. A czy ja go ustawiam tak? Jest. Nie wiem, czy to jest kwestia gaźnika, już sam już, kurde. Znaczy no płynął, nie? I nagle to się zagrzał, tapa. No mogę przekręcić. Powiedzmy, że przekręcę sobie. Tylko nie w prawo, bo w prawo to ładnie się. W lewo. Zrobię jeden obrót w lewo. Śrubokręt na pontonie.
Daj, jak go będę trzymał. Będzie bezpieczny. Marek i Szymon, jeszcze gorzej. Ty, żaglówka na nas płynie. Poradzę sobie. Duzi są. Chyba ta śrubka jest jeszcze gorzej. A może lepiej? Procedura ze ssaniem nie działa? Nie. Dobrze, że telefon wziąłem. Tu nie ma zasięgu. Ja nie mam telefonu. Że jak ja wbiję bieg, to zgasi chyba. Muszę na dużych obrotach wbić. No i dodałem gazu i ssanie. Szarpnięcie ssań. Zalewa go. Dawaj tu śrubę. Jeszcze pół, to już będą dwa obroty, tak? Śruba kręć, ostro. Ile już robiłem obrotów? To jeszcze zrobiłem pół. Za ta śrubka mi wpadnie do wody. Wiesz co, może był problem? Bo ten rumpel nie zostaje w pozycji, ja go powinienem zostawić na tej pozycji odpalony. Teraz go tutaj trzymam. Ssanie. Jeden ruch. Siostro, jeszcze pół mu trza. Kurde. Ty, masz szansę chodzić, trzymaj. No dobra. Chłopie, to jest japońska myśl, nie za ten już rozjechał. To jest niezawodna myśl japońska. To nie jest wietierok. O kurde, jakie fale. Wow, wow, takie fale są masz? Ale mimo, że płynę wolno, chodzi równo. Dobra, dam go na luz. Założę mu pokrywę, żeby go nie oblać. O! Nie powinno się zakładać pokrywy nad polem silniku, właśnie to zauważyłem. Bo coś zrobiłem. Takie było dup słychać. Jeszcze ją odwrotnie zakładam. Gdzieś zahaczyłem pewnie o ten. Ocięgło. Nie, ocięgło tylko. Nie, takie to u góry co wiruje, to co tam iskra później i tak dalej. No ale on już odpali na strzała, to już nawet nie myślę, żeby, no proszę bardzo. Patrz, pracuje. Możeśmy go naprawili. Przykręcę se trochę. Ciekawe teraz, czy zimny tylko odpali. O kurwa! Wow,
to wszystko na mnie leci! O, czapka! Silnik zdechł! Nie zdychaj, kurwa! Wiosła, czapka! Patrz na czapkę, żeby jej nie zgubić. Już drugi raz ją zgubiłem. Widzisz ją? Tak. No tak, na biegu odpalanie. Klasyka. Kurwa, ostatnio na łabędziu jak pływałem, to ją szukałem z dziećmi. Dobra, odpal, ziomek. Będziesz ją łapał? Nie mogę, no. Się muszę dzielić do wody, nie? No nie, no, nie aż tak chyba. Czemu nie? Kurwa, ty za będzie po czapce. Weź to trzymaj. Co, chcesz się wjebać tam? No nie. Ja, dobrze, to się nagrywa. Dobra, ja ją patrzę, będę ci mówił gdzie. Bo ja nie wiem, czy ja później na ponton wciągniesz mnie. Wciągnę cię. Bo ja jej nie widzę. Ja ją widzę. Gdzie? Tam jest. Widać ją, widać. Tam o. No coraz lepiej, coraz lepiej jest. Ja pitole. Do przodu! Lekko na lewo! Co? Dobra! Znaczy staram się! Teraz będę musiał go wciągnąć jakoś. Jakie dole, dzięki. Sobie papiery chociaż na broń o kurwa, zostawić w aucie. Wow! Chłopie, jaka fala jest! Kurwa, mówię ci, jak się chujowo płynie pod falę, to nawet nie masz pojęcia. Zgaśnie, bo zwolniłem i go zalałem. Zauważyłem, że jak go odpalę w a tam jest jeszcze jedna plaża chyba. Płynie. Co jest? Aha. A patrz, teraz mogę płynąć wolno.
I zauważyłem, że jak pokręciłem śrubą, dam mu na maksa obroty, to tak jakby gubi coś też zapłon teraz. Ale akcja jest taka, że jak go odpalam i puści dymek, tak jakby przepali, to już wiem, że będę, jak wrzucę bieg, wiem, że będzie ok. Jak puści dymek. No teraz to jak w wolnych obrotach płyniesz, to on gaśnie częściej. Tyle wiem. Ssanie, ruch szybko wyłączone, ssanie. Już się nauczyłem go odpalać. Widzisz, ja wiem, że on teraz nie pójdzie, nie puścił tego dymka. O, puścił dymek, wrzucę mu i poszedł, widziałeś? Ty, tu jest płytko chyba. Dobra, czyli mieliśmy pół godziny gdzieś odpoczynku, powiedzmy do pół godziny. Próbujemy go odpalić. Dobra, tam go trzymam. Ssanie. I już chodzi ładnie. Widzisz? Przekręciłem, ile pół obrotu wkręciłem z powrotem jakby jeszcze, nie? Hej, 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 hej. Najlepiej jakby dymek poszedł. Ty, ale już nie, zalewa go, nie idzie, nie ma wolnych obrotów. O, chyba poszedł dymek. Nie jestem pewien. Ale patrz, ja trzymam cały czas, on się zaraz wkręci. W biegu powinno być takie szarpnięcie? Jakbym wymieniał na wolnych obrotach, to nie, ja go trochę na gazie zmieniałem bieg. Nie mogę przyspieszyć, nie idzie. Nie ma mocy, jest zalany. Ale zaraz, zaraz albo dupnie, albo zgaśnie. Ale na razie ją popatrzę. Widzisz? Mówiłem, że zaraz załapię. Spadasz? No i teraz idzie jak powinien. O! No i tak powinien chodzić. Podniosło ładnie raz, nie? Ale dosyć stabilnie się siedzi. Tak, stabilnie, stabilnie. Wchodziliśmy przed chwilą. Prawie w ślizg weszliśmy, ale akcja. O, 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 o! Jest! Mamy ślizg. Jesteśmy w ślizgu! O, znowu. Ale wypadamy z niego co jakiś czas. Zrobimy kółko wokół tej wyspy. O dziwo, teraz niby mamy 5000 obrotów, a wtedy mieliśmy 4. Coś to tak wskazuje, wiesz, tak sobie. Te mamy?
Teraz mamy niby 4, 5,5, a jak płynęliśmy w ślizgu, tam próbowaliśmy płynąć w ślizgu, mieliśmy 4,5, więc zwolniłem i obroty wzrosły. Z AliExpress? Z Allegro, ale tak, z AliExpress. Na pełnej popłyniemy sobie jeszcze raz tam, w razie czego. No i teraz mamy niby 4300 obrotów, nie? Jak się, moi drodzy, chyba okazuje, te problemy, które wynikają z braku poprawnego działania silnika po rozgrzaniu, to nie jest chyba kwestia regulacji gaźnika, tylko jest to kwestia dwie opcje są, albo kończący się kondensator, albo świece, które przy wysokich temperaturach już nie działają tak, jak powinny. Świece do mnie przyjdą jutro. Z kondensatorem jest trochę większa zabawa, ponieważ nie wiem, jaki tam powinien być. W Polsce w zasadzie nie mogę znaleźć kondensatora i musiałbym dorobić, w sensie po numerach, jak znajdę, wpiszę sobie Yamaha 8B677 czy coś, to nie ma takich świec. Można szukać pod Marinerem 8B, coś takiego, jeszcze ewentualnie pod Mercury, bo to później Yamaha dla nich chyba robiła. No ale nie potrafię znaleźć tego bądź tych kondensatorów, bo jakieś zdjęcia oglądałem w internecie, to widziałem, że są jakby dwa kondensatory. Jak znowuż patrzyłem na schemat, to pokazuje mi, że jest jeden kondensator. Gdybym znał jego parametry, to nawet na wała mógłbym go gdzieś może na przewodach wyciągnąć stamtąd. No chyba nie, bo on się musi obracać w sumie razem z tym. No nie wiem. Muszę coś kombinować z tym kondensatorem. No, używany mogę kupić na to takie, wiecie. No zobaczymy. Zobaczymy. Ale mamy trop, że to może być faktycznie to, że po rozgrzaniu jest problem właśnie z iskrą. I o ile na wysokich obrotach ona będzie działała, o tyle już na mniejszych ona może zanikać, będzie słabsza. I to miałoby sens. Ale czy tak jest na pewno? Czas pokaże. W przyszłym tygodniu będę testował go. Być może będę go już testował na nowych kondensatorach i nowych świecach, ale bardziej prawdopodobne, że tylko na nowych świecach. Także, moi drodzy, nie wiem, gdzie wam się film urwał, że tak to ujmę, ale przygoda była na pewno fajna. Maruś popływał. Tutaj stoi ogólnie jakiś Audik już. Chyba Audik. W rowie. Już jakiś czas. Słuchajcie, z silnikiem jest dalej to samo. Może jedynie co poprawiliśmy... No dobra, nic nie poprawiliśmy, jest tak samo, no co? Później z Markiem płynąłem na tą wyspę. No to... Taką daleko bardzo. Taką daleko, nie tą, tak, tą daleką, nie blisko. No to nie było najmniejszego problemu, na maksa oczywiście. I co? Normalnie się płynęło, po prostu płynął. A przy brzegu, jak tylko chciałem zwolnić, żeby nie zrobić takiej, wiecie, totalnej formozy i nie zdesantować się na brzeg na pełnej, i tutaj nazwa damskiej części przyrodzenia, no to powiem wam, że od razu było... zalewało go. Wydaje mi się, że jak jest na maksa otwarty, tam się gdzieś dysze, coś układają jakoś super inaczej i on wtedy ma przepływ paliwa. Jeżeli zmniejszam go, to on dostaje za dużo paliwa, jest stegowany. Tak jak mówiłem, jest tylko jedna śruba regulacyjna, co w tym przypadku jest chyba problematyczne, bo tam regulujemy tylko dopływ powietrza, nie mamy nigdzie dawki paliwa do regulacji, więc opcja z komorą pływakową, nie z komorą pływakową, tylko z opuszczeniem tego, iglicy, zależy jak jest ustawiona, być może. Ja postaram się dzisiaj, nie zdążę, ale jutro wykręcić ten gaźnik, wrzucić go do myjki ultradźwiękowej. No i w zasadzie co, no kolejny raz będę musiał jechać na wodę, bo w beczce, jak widzieliście wczoraj na live, odpaliliśmy, bo chodził, nie wiem, pół godziny, normalnie chodził cały czas, nawet nie chciał zgasnąć, nie było opcji. Ale na wodzie, jak się rozgrzeje po jakichś 15 minutach, kloaka, nie wiem czemu tak jest. A silnik, podoba mi się, chciałbym go. Nie wiem, czy widzieliście te akcje, jak później próbowaliśmy już, odpróbował wejść w ślizg. Podpompowaliśmy trochę mocniej potor, bo za słabo go napompowałem na początku może, delikatnie. Jak się usztywnił, on to próbował w ślizg wchodzić. Największy miałem problem, kurczę, że nie wziąłem ze sobą dokumenty.
i bałem się cały czas, że mi zaleje, a o ile całe dokumenty, wszystkie karty i tak dalej to nie jest problem, o tyle pozwolenia, pozwolenia, bo mam dwie książeczki, bo w jednej się nie mieszczą wszystkie te zabawki, no to książeczki są kurcze papierowe i bardzo bym ich nie chciał zalać, ale w sumie mogłem przecież portfel zostawić, no bo kto na wodzie będzie mi kontrolował pozwolenie na broń. Ale jakiś taki mam nawyk, że jak mam przy sobie, to zawsze noszę ze sobą, to no i jakoś tak wyszło. Także powiem wam, myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajny vlog. Jedziemy teraz jeszcze z Marasem do KFC. Tak wygląda czwórka. Zero ruchu, nie? Rachel. Jedziemy jeszcze do KFC, bo zgłodniliśmy. Ja w sumie dzisiaj tylko śniadanie chyba jadłem. Nie wiem, czy jadłem. No jakoś się nie no, jadłem śniadanie, tak. Jedną bułkę dzisiaj od rana zjadłem. Jest godzina 16:30 już, nie? A drewniaka jadłem. Drewniak. No, także moi drodzy, co? Postaram się zrobić ten silnik i będziemy jechali tutaj prawdopodobnie na kemping za około tydzień z hakiem. Więc wtedy będę miał pewnie kolejne testy tego silnika. Zastanawiam się, czy nie kupić drugiego gaźnika do tego silnika, jakbym nie rymował. I ten sobie umyję i w razie czego na wodzie wziąłbym drugi gaźnik, jeszcze bym zmienił po prostu drugi gaźnik na wodzie. I tyle, no ale kurczę, no to jest tak prosta konstrukcja, ale zawsze z dwusuwem, innym niż kosiarka, innym niż pilarka, zawsze miałem jakieś problemy z wyregulowaniem tego, no. Takie buty. Jeżeli vlogasek wam się, moi drodzy, podobał, palnijcie łapę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym jakimś vlogu, w którym będzie coś się działo. Trzymajcie się, moi drodzy, i piona dla was. Elo. Marek, a widziałeś kiedyś takie zwierzątko, takiego jelonka małego? Jak to można jeść? Nie pamiętam tego zówciku akurat. Dorskicza. Powinieneś mi przepis podać, jak to jeść. Czy jak to było? To było pytanie retoryczne? Czy pytasz się o kwestie prawne? Przepis. Jak przepis? No jak zrobić? Dobra, nieważne. Nara.